Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do przeglądu gry Patapon na PS4. Prawie 10 lat przyszło nam czekać na coś, na co liczyłem jeszcze za czasów PS3, czyli remaster znakomitej gry z konsoli przenośnej PSP. Zobaczmy, czy coś się zmieniło w językach. Niestety nie, w przeciwieństwie do trzeciej odsłony Pataponów na tamtą konsolę, tu w zremasterowanej wersji nie dodali języka polskiego. Ale to chyba nie będzie wielki problem. Zacznijmy nową grę. Wystartowaliśmy od razu z menu, ale przyznam, że niecierpliwie czekam na to, żeby tutaj trochę popataponić. Jednak, nim tego dokonamy, czeka nas do podpisania święty pakt, jak to w pataponach. Jeżeli znajdziemy święty bęben, patapony staną się twymi dziećmi. W gruncie rzeczy to synami, ale patapony mamy męskie, żeńskie, nijakich chyba brak. Bez względu na to, czy czujesz rytm, czy nie, machnij biodrami i ruszaj w drogę. Twoje wysiłki przyniosą owoc pewnego dnia i patapony wyruszą wołając: Wszechmocny Władco Pataponów, dziękujemy Tobie za to, co zrobiłeś. Nasza chwała powraca. Dzięki Bogu podpisałeś ten święty pakt. No to cóż, słowo się rzekło. Żadnych małych druczków nie widziałem. Możemy podpisać. Wszechmocny, proszę pomóż. Patapony potrzebują ciebie bardziej niż kiedykolwiek. No cóż, jak po tych słowach im nie pomóc? Może tak, bo prawdopodobnie błędnie założyłem, że patapony każdy już zna. Więc pokrótce, czym jest ta gra? Najprościej tę grę będzie określić mianem strategii muzycznej, ponieważ to właśnie za pomocą bitów i odpowiedniej kombinacji przycisków sterujemy naszą armią. Ale jak to działa, to zobaczymy już w samej grze. Niestety na moment tu znikam, ponieważ mój multitasking wysiada w momencie, gdy trzeba uderzać w odpowiednią kombinację klawiszy do rytmu i jeszcze powiedzieć coś sensem. Więc zapraszam na bit. Czy to ten dźwięk? Czuję energię, tak? Otóż to. Czy to może być wszechmocny? Wiem, że nadchodzisz. Uderzaj dalej w bit. W ten bit. I w tym momencie dostajemy nowy dźwięk. Który nieco utrudnia nam zabawę, ponieważ kombinacja będzie trochę bardziej złożona. Samych komend jest co najmniej kilka. Teraz poznamy pierwszą, która służy do przemieszczania naszych jednostek, ale mamy też do walki, obrony, wycofania się i wiele, wiele innych. No cóż, kolega jest gotowy do marszu, więc co? Zaśpiewaj, zaśpiewaj. Najlepiej połączyć się z ich śpiewem. Pata, 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 pom. Pata, 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 pom. Pata, 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 pom.
No to zepsułem im gorączkę piątkowej nocy. Chciałem na chwilę zrobić przerwę. Tak to wygląda, jeżeli tu pomylimy nasz rytm. Chociaż w późniejszych układach pewnie będzie to dość częste. No i właśnie, w ten sposób nasze patapony maszerują. Trochę zamarzyło mi się, żeby zrobić coś w stylu Guitar Hero czy Rock Banda, gdzie dostalibyśmy cztery bębenki, w które uderzamy rękoma. To by było coś niesamowitego w tej grze, ale nie wymagajmy za dużo. To co, gotowi do drogi? Jak patapony odpoczęły? Lecimy. No to mieliśmy pieczonego patapona. Może się wydawać gra niezwykle prosta w obsłudze, tak po latach próbuję sobie przypomnieć. No przejście na Fever jest niesłychanie trudne, ale właśnie, mamy sporo rozpraszaczy. Gdzieś te kroki stworów, tutaj teksty, żeby wejść w to wszystko, przeczytać, no i... No nie takie proste, nie takie proste jak się wydaje, ale niezwykle satysfakcjonujące, szczególnie jeżeli właśnie wejdziemy w ten moment szału, uda nam się w niego wbić, no i ruszyć do przodu, tak to widzieliśmy wcześniej. No ale, co ciekawe, to dopiero przed nami, szczególnie jak w grę wejdzie zmiana rytmu. Okej. Okay. O, pospieszyłem się. Drogi władco, przedstaw swe imię. O, damy radę. Ciekawe, czy jest ograniczenie? Jest ograniczenie. Podobnie jak na PSP, czyli pewne rzeczy zostały przeniesione jako ograniczenie do czterech znaków. Tak samo widzieliśmy wstawki wcześniej, które no, wyświetlały się w dość niskiej rozdzielczości. Trzeba mieć na uwadze, że remaster działa w rozdzielczości 4K. Przynajmniej to, co tutaj widzimy już podczas samej rozgrywki. Jednak same animacje czy cutscenki, no widać, że twórcy starali się przerobić to, co mieli do jak najlepszej jakości. No i piksele widać, ale czy to jest duży problem? Chyba nie. Ruszajmy dalej. Okej. Okay. It's okay to be Corle. Tak jest. No właśnie, chwalcie pana patapony. W sumie na ten moment widzę tylko jedną laseczkę wśród nich. Jak to dobrze, że wróciliśmy. Głodowali, a tu don't starve, tak? By jeszcze poumierali z głodu bez naszej pomocy. A więc pierwsza misja, jeżeli dobrze pamiętam, to będzie wyruszenie na polowanie. Gdziekolwiek chcemy się przemieszczać, no to używamy naszego tutaj wielkiego obelisku. No, pogoda. Pozazdrościć takiego deszczu. No i właśnie, tu widzimy wstęp do naszej strategii, powiedzmy, nieco rozbudowanej. Możemy rozbudować naszą armię na kilku polach, czyli na przykład z tyłu dajemy włóczników, patapony z mieczami, zresztą to jeszcze mam nadzieję, że uda się przedstawić. Ich możemy dodatkowo wyposażyć w inną broń, jeżeli zdobędziemy tam podczas walki, tak samo tarcze. Jest sporo kombinowania myślenia. Oczywiście gra również skierowana do najmłodszych. Nie ma się co obawiać, że jeżeli ktoś ma lat powiedzmy 7, to sobie tutaj nie poradzi. Poradzi może nawet lepiej niż dorosły, bo wyczucie rytmu wtedy jest gdzieś nam w duszy gra. Sam już za długo chyba w żadnym klubie nie byłem. A więc ruszamy do boju. Tutaj jeszcze wrócimy. Myślę, że przedstawię to pokrótce, jak to wygląda. No to na rozgrzewkę. Pata,
i tak zakończyło się nasze piękne polowanie. A taki piękny patapoński był. No cóż, ale zbliżamy się na szczęście do zakończenia. Otóż to co też mówiłem, że podczas rozmowy niestety multitasking pada całkowicie. Dlatego tak często jestem cicho w tej rozgrywce i dlatego też raczej nie przewiduję serii z tej gry. Niezwykle satysfakcjonujące jest podtrzymanie szaleństwa, ale gdy coś nie wyjdzie, to... A później wcale nie jest łatwiej. W każdym razie myślę, że warto przetestować tę grę, tym bardziej, że mając wykupioną usługę PS Plus jest o 20% tańsza i kosztuje chyba prawie równe 50 zł. 50 zł, 2 grosze. No dobra, mamy co jeść, mamy też broń. Wyskoczyłem dwa razy w międzyczasie na polowanie, żeby pokazać, jak to teraz dalej działa. Tutaj jest, o właśnie, nasz skarbiec. Mamy jedno, niech to będą widły. Mamy jedno coś, co pozwoli nam stworzyć jarpona. Potrzebujemy też właśnie odpowiednich planów, żeby tworzyć dane jednostki, a te możemy... Możemy papaja, chodź tutaj. Okej. No dobra, prowadź nas. Nie możemy jeszcze stworzyć. Chyba w takim razie nie możemy jeszcze stworzyć, więc idziemy do boju. Będziemy mogli przygotować je po walce. No to teraz skupienie max, skupienie max. Wyruszamy o świcie. No to teraz, drogie patapony, to już nie przelewki. To jak? Wchodzimy w bit? Pata, 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 bom. Bye.
Feel happy. Ta cała szyszka, którą mieliśmy po drodze, w niej kryła się jeszcze bonusowa rzecz. Niestety nie udało się podnieść, ale nie chciałem poświęcić naszego szału na kombinowanie. Właśnie, przypomniały mi się kolejne ruchy. Mamy skok, mamy wycofanie się, tak żeby właśnie wrócić po wspomnianą szyszkę. Naprawdę, ta gra, tak wspomniałem wcześniej, wydaje się prosta, ale siedząc nad tym można naprawdę wysilić swój umysł. No, czuję, że robi dobrze mojemu mózgowi, więc jak najbardziej myślę, że sama gra ma walory takie co do rozwijania pewnych kompetencji. Poczucie rytmu, wielozadaniowość, koordynacja. Naprawdę można się tu rozwinąć na wielu kierunkach. Ale cóż, wracamy do bazy, tym bardziej, że zebraliśmy kilka ciekawych rzeczy. No właśnie, i możemy się przenieść do sanktuarium, gdzie tym razem mam nadzieję, że zakopując odpowiednie przedmioty, stworzymy nowe waleczne patapony. No, tak. Uwielbiam te animacje, zresztą zaraz będzie najlepiej. Kogo chcemy tu stworzyć? Może topornik na start? O, chodź, pan z trąbką. Bach, czy to jest dobry patapon? Dobry, bardzo dobry. Znaczy, tak dobry w walce, tak. Smaku nie wiem. No, to dołącz do naszej ekipy, bach. No i taka podstawa jednostka, tutaj można zobaczyć, co zebraliśmy po drodze, co jest też wymagane do stworzenia, o. Dobra, jeszcze jeden kamień, niestety więcej toporników nie będzie, ale jak najbardziej możemy sobie tutaj stworzyć kolegę. Jaripun. No właśnie, może lepiej ich nazywać, tak jak tu mają, a niech dojdzie. Jaripon. Zakopać widły i zobaczymy, co z tego wyciągniemy. No i wio. Tak też prezentuje się nasza armia. Tu widać, może jeszcze na moment wrócę, 217 kaczink, czyli to są te monety, które zbieramy po drodze. No, są też potrzebne do stworzenia odpowiedniej armii, jak widać. Teraz tak, tu możemy podejrzeć nasze zapasy. Mamy. Ale to chyba do niczego nam się nie przyda. Tak? Cóż strasznego się stało? Zigoraki atakują. Są w lesie. A więc cóż, musimy użyć nasz obelisk i wyruszyć w kolejną podróż. Nim jednak tego dokonamy. O, dzień dobry. To rozwiniemy naszą armię. Na początek formacja. Chętnie bym ich przesunął. O właśnie, tutaj będą topornice. Tu pojawią się jarpony. Jeszcze spróbujemy tych nieco ulepszyć. Woodshield na stalową. No tutaj niestety Tinim Axem będziesz musiał się zadowolić. Ale powinno to zlikwidować pierwszy zapach potu. No i cóż możemy tutaj zafundować? Iron. Niech będzie. Tak widać. Jak to w strategiach ma miejsce. Pewne formacje, tu byśmy mogli jeszcze dorzucić łuczników, jeżeli dobrze kojarzę. Ma to bardzo duży wpływ na naszą strategię, podejście, tak samo rozwój tych jednostek. Warto nieraz powtórzyć pewne misje, żeby dostać jeszcze więcej arsenału, czy tak samo moglibyśmy wyruszyć na polowanie po jedzenie, czy materiały na stworzenie większej liczby toporników, więc nawet jeżeli ktoś by sobie nie radził w walce z tej racji, że ma za mało jednostek, to można to nadrobić powtarzaniem starych misji i dorobieniem wielkiej armii. Wtedy sama rytmika nie jest aż tak wymagająca, więc można sobie poradzić z problemami. No to co? Rozbiegane patapony, gotowe do boju. Taki wjechał na fajny bit w to wszystko. Jak tu się wbić? Pata, 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 pata.
No to się zakręciłem. Sysunia zmyliła. Bierzemy do ataku. Nie, nie, wjeżdżamy na nowo. Wjeżdżamy na nowo, musimy fever wbić. Jak panowie, ruszacie? Pom, pom, pata, pom. Przyjemna basówka, warto było się trochę skupić nad tym wszystkim. Właśnie to jest ta cała oprawa muzyczna tej gry, coś wspaniałego, niby proste dźwięki, niby proste bity, a jednak daje to tyle frajdy, zarówno jeżeli chodzi o przyjemność ze słuchania, jak i grania. Chociaż naprawdę podziwiam osoby, które są w stanie utrzymać rytm, a jednocześnie przeczytać teksty, które pojawiają się na ekranie. Ale jak to mówią, się i gra się ma, i tym samym zdobyliśmy stalową włócznię, jak i stalowy topór, które też użyjemy w kolejnej bitwie. A może wykorzystamy to wszystko do stworzenia jeszcze jednego włócznika. Chodź tutaj, Jarpon. Na tego nas stać, więc armia będzie coraz fajniejsza. Bach, bach, bach. No, zdradzę sekret. Po prostu lubię ten moment, jak oni zakopują wszystko i rodzi się nowa jednostka. Ech, no dobra. No dobra, cóż tu przed nami? Przygotujemy armię do bitwy. O, i wyruszamy dalej. Tak jak wspomniałem wcześniej, można wrócić po jedzenie, zdobyć zasoby na stworzenie kolejnych jednostek, gdyby okazało się, że jednak nasza siła jest no, nieco mniejsza niż nam się wydaje. Na pierwszy ogień idziesz ty z potężnym. O, i tutaj też chyba nic lepszego nie ma. Tu nic też, koledze, nie zmienimy? Nie. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj dochodzi. Tobie zmienimy iron na coś ładnego, czyli stal. Ty już masz. Reszta też niech się dorobi odpowiedniego oręża. A na rozwój tego już nas nie stać. No ta ekipa, myślę, że prezentuje się coraz bardziej bojowo. Ostatnia bitwa. Aha, ha, 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 ha. Koniec do naszej drogi? Absolutnie nie, absolutnie nie. Do bitu, moi panowie, do bitu. Pata, 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 pom. Pata, 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 pom.
I tym samym zdobyliśmy nowy bit, nową jednostkę. No i zaczynają się kolejne schody. Oczywiście, żeby wystukać ten bit, byśmy musieli zdobyć jeszcze bęben, co pewnie czeka nas w kolejnej misji, ale myślę, że jeżeli chodzi o przedstawienie zasad tej gry, a także w jaki sposób ona się prezentuje, to ten wstęp jak najbardziej chyba wystarczy. Zobaczmy może jeszcze tylko, czy uda nam się stworzyć tego łucznika. Jak on wygląda? Drzewo życia, jak najbardziej, drzewo życia. Mamy kolegę i zarówno chcę stąd, to bardziej jak kasztan wygląda. Kasztan i widły, no tylko jednego, ponieważ wcześniej wydaliśmy wszystko na kopanie. Bardzo fajna gra, ale myślę, że też zrozumiecie, dlaczego raczej nie nadaje się na serię.
Zazwyczaj to jestem taki wygadany w tym wszystkim, a tutaj no nie idzie to w parze, nie idzie to w parze, chyba że odpuścić sobie Fever i no i właśnie, nie wiem jakby to wyglądało. Zobaczymy tylko jak będzie wyglądał łucznik wśród naszych. No chodź, chodź, chodź. Jak najbardziej, możemy cię jeszcze jakoś tutaj... Ty bierz... O właśnie, łuk. No niestety, hełmy same drewniane. Tak prezentuje się nasza armia. Sama gra, jeżeli dobrze pamiętam, to wystarczy na dobre 10, jak nie więcej godzin. A jeszcze zakładając pewne powtórki, czy chodzenie na polowanie i tak dalej, to jest tego sporo. Podsumowując, co na plus, to nadal są te dobre, stare patapony i w takim moim prywatnym odczuciu w tej najlepszej pierwszej odsłonie. Graficznie jest jak najbardziej fajnie, ok. Myślę, że można uwierzyć na słowo twórcom, że również w 4K prezentuje się to dobrze, chociaż tutaj też możemy przejść do minusów. No, cutscenki, tam trochę jest pikseli, ale to raczej taki mały minus, trochę większy to brak języka polskiego. Tych tekstów z jednej strony nie ma tak dużo, ale z drugiej pozwoliło nam by się jeszcze bardziej wkręcić w całą zabawę. To tyle jeżeli chodzi o wprowadzenie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś materiał z pataponów, na przykład co dzieje się dalej, dajcie znać w komentarzu, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!